Dieta, ćwiczenia, a oponka nadal na miejscu? A kontuzja po każdej wizycie na siłowni? Oto parę najgorszych mitów o odchudzaniu. Mit numer 1. 5 posiłków dziennie. Tak właściwie to jest taki półmit, bo założenie jedzenia 5 regularnych posiłków każdego dnia pomaga, ale nie do końca w taki sposób, jak pewnie myślisz. Wcale nie chodzi o rozkręcenie metabolizmu, a o bardzo ludzką rzecz – ochronę przed nami samymi. W diecie ważne jest nie tyle regularne jedzenie, a trzymanie się jej wytycznych. Jeśli jest profesjonalnie ułożona, zapewnia odpowiednią ilość kalorii, makroskładników, czyli białek, tłuszcze oraz węglowodanów, i także mikroskładników, np. żelaza, cynku czy miedzi. Różnica między makro a mikro leży właściwie w ich nazwie. Tych drugich po prostu potrzeba dużo mniej. Co natomiast z 5 posiłkami? Dobrze ułożona dieta ma za zadanie nas nasycić, ale też pomaga chwytem psychologicznym. Gdyby ułożyć całe menu na dany dzień na stole, to nie różniłoby się to, czy zjemy to na 3 razy, czy na 5. Natomiast przy 5 posiłkach po prostu łatwiej nam trzymać się diety i nie podjadać między posiłkami. Dieta jest kluczowym elementem odchudzania, a najwięcej osób wykłada się właśnie na tym polu. Dlatego dobrze zaprojektowana i ucząca nas odpowiednich zachowań dieta jest równie ważna co skład i wartości odżywcze poszczególnych posiłków. Mit numer 2. Metabolizm spowalnia wraz z wiekiem. Kolejny półmit. O ile nie można jeszcze ze 100% pewnością stwierdzić, czy metabolizm faktycznie spowalnia z wiekiem, czy nie, o tyle istnieje również druga kwestia, czyli naszych nawyków. 60-latek po prostu nie będzie tak aktywny fizycznie jak 20-latek, więc gdy przez te 40 lat jadł dokładnie tak samo, to po prostu będzie tył. Warunkiem kluczowym jest tutaj kaloryczność posiłków przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na kalorie. W dużym uproszczeniu, jesz tyle samo lub więcej, a ruszasz się mniej. Mit numer 3. Pozbędę się nadmiarowych kilogramów samymi ćwiczeniami. Całkowity mit. Bilans kaloryczny oznacza, ile kalorii dziennie potrzebujesz, a ile zapewniasz swojemu ciału. Oczywiście pomijając jeszcze kwestię mikroelementów. Drobną nadwyżkę można jak najbardziej zbić aktywnością fizyczną, ale podstawowym czynnikiem jest dieta. Najgorszym wrogiem jest myślenie, zjem więcej, a spalę później. Niestety, nasze organizmy są dużo lepsze w pozyskiwaniu energii niż w jej wydawaniu. To pokłosie ewolucji i promowania przez nią tych osobników, które lepiej zarządzały energią. Jeśli na tym samym posiłku jeden potrafił biegać i polować dłużej, miał po prostu większe szanse na przeżycie. Mit numer 4. Brzuszki to najlepsze ćwiczenie, żeby zrobić sobie sześciopak. Faktycznie, budowanie mięśni poprzez wykonywanie ćwiczenia potocznie nazywanego brzuszkami pomaga zrobić sześciopak. Ale to tylko częściowa prawda, bo jego wygląd zależy głównie od zewnętrznej tkanki tłuszczowej, czyli najzwyczajniejszej w świecie oponki. Gdyby wszyscy w tym momencie stracili odpowiednią ilość tłuszczu z brzucha, każdy z nas miałby imponujący sześciopak, i to bez ćwiczenia. Więc w dużym skrócie, mięśnie brzucha nie rosną w takim tempie jak na przykład bicepsy, ponadto brzuszki wcale nie są najlepszym ćwiczeniem na te partie mięśni. A sześciopak jest widoczny dopiero po utracie nadmiaru tłuszczu z brzucha. Mit numer 5. Izotonik po wysiłku to najlepsze nawodnienie. Niestety. W dużym uproszczeniu, dostępne w prawie każdym sklepie napoje izotoniczne to właściwie woda z cukrem lub słodzikiem i aromatami. Dużo lepiej po wysiłku zadziała zwykła woda, choćby i kranówka. Jeśli czujesz spadek energii, to faktycznie cukier zawarty w izotoniku da ci chwilowe uczucie wzmocnienia, ale efekt będzie porządniejszy, jeśli zjesz dobrego batona proteinowego i zapijesz go właśnie wodą. Mit numer 6. BMI to najlepszy wskaźnik. BMI na pewno nie powinien być jedynym wyznacznikiem Twojego zdrowia i ewentualnych problemów z wagą. Traktuj go raczej jako podpowiedź, coś co zwraca uwagę i prowadzi do dalszej analizy. Dużo ważniejsza będzie na przykład zawartość tłuszczu w ciele, w tym szczególnie trzewnego tłuszczu, który jest ukryty wewnątrz i domowymi sposobami raczej go nie zmierzysz. Jeśli chcesz samodzielnie sprawdzić, czy nie grozi Ci otyłość, zamiast mierzyć BMI kalkulatorami online, kup tak zwany V-domierz, nazwa okrutna. Kosztuje grosze, a pokazuje w dość prosty sposób, choć nie super precyzyjny, czy nie masz nadmiarowego tłuszczu. Mit numer 7. No pain, no gain. Macie moje pozwolenie, by zrobić głośnego facepalma za każdym razem, gdy ktoś tak powie na siłowni. Wiem, że często otyłość kojarzy się z lenistwem, zaniedbaniem, że osoby z nadwagą mogą mieć przez to gorszy nastrój,
ale bez przesady. Karanie siebie samego ćwiczeniem aż do bólu to nie jest rozwiązanie. Takie podejście gwarantuje właściwie dwie rzeczy. Bardzo szybkie zniechęcenie się do regularnego wysiłku oraz sporą szansę na kontuzję. I to poważne. Owszem, szczególnie z początku może być ciężko regularnie ćwiczyć, ale wbijanie bez przygotowania na ławeczkę i próbowanie wyciskania 200 kg to recepta na uraz i niezbyt miłe dla otoczenia zabrązowienie spodenek. Ćwicz na swoje możliwości i stopniowo zwiększaj swoje wymagania, ale nie przekraczaj granicy bólu, bo to nie ma sensu, ani ci to nie pomoże osiągnąć efektów szybciej, a do tego zrazi cię do pracy nad sobą i może zapewnić nieprzyjemne kontuzje. Parę lat temu udało mi się pozbyć bardzo niezdrowego nadmiaru wagi, prawie 50 kg. A ty? Jakie masz doświadczenia z ćwiczeniami lub z dietą? Napisz w komentarzu. A jeśli masz pytania, wal śmiało, postaram się pomóc. Zostaw subskrypcję i oglądaj kolejne filmy. Do zobaczenia w kolejny piątek. Siema!